No na pewno bardzo wyczerpujący mecz. Mimo tej pierwszej porażki z Markiem Badowskim 0-3, myślę, że Marek grał na dobrym poziomie. To ta druga gra z Panosem już u mnie znacznie lepiej wyglądała i mogła się podobać na pewno kibicom, bo wiele efektownych wymian, ale no przegrałem ten mecz 1-3. Myślę, że 2-3 piłki nieznacznie lepszy był Panos dzisiaj. No, mam nadzieję, że w następnych meczach będzie lepiej.